Kłaniamy się ze stadionu Century Linkfield w Stanach Zjednoczonych. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a moim towarzyszem przed mikrofonem jest Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Prawdziwe widowisko przed nami. Przed nami mecz towarzyski, ale na pewno obaj trenerzy będą chcieli przekonać się, w jakiej formie są ich podopieczni. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłby się pokusić o strzał, byłaby piękna bramka. Piłka szybuje daleko od bramki. Zero zagrożenia. Może powinien dać uderzyć komuś innemu. Musi zdecydowanie poprawić celownik. Co teraz zrobi? Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Mbappé. Genialne podanie. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Popatrzmy, Jacku, na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Goal for the visitors. Number 7, Cristiano Ronaldo. I tak oto tracą piłkę. Mbappé. Mbappé przed szansą. Dobra interwencja we własnym polu karnym. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Mbappé. Na Państwa ekranach powtórka sytuacji, która dała prowadzenie. Wspaniale, z 16 metrów, z pierwszej piłki, w lewy dolny ruch. Piłka zagrana przed pole karne do kolegi. Uderza! No, prosto w zawodnika z pola. I zaczną teraz z autu. Sergio Ramos. Mbappé. Zawodnik był na spalonym. Tracą piłkę po tym podaniu. Udało się! Czy będzie gol? Mamy bramkę! Doskonale zachowali się po stracie piłki. Nie spisali całej akcji na straty, tylko natychmiast założyli wysoki pressing. Nie dali rywalom czasu na spokojne rozegranie. Wykorzystali błąd. Przejęli piłkę. Teraz mogą świętować. Co może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc drzemie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce, czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Cały czas biegnie z piłką. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Wbiega w pole karne. Gwizdek spalony. Przy piłce Sokrates. Neymar. Ma sporo możliwości. Sędzia każe grać dalej. Gol! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Na piłkę. Co z tego wyniknie? Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Ach, niesamowite! Nie ma bramki. Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była 100% sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Co teraz wymyśli?
Ramos nie dopuszcza do centry w pole karne. Badu Ndiaye. Diouf. Zobaczymy, co teraz zrobi. No i strata piłki. Obrońca na posterunku. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Przy piłce Sokrates. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Sam Klukas. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. No, dobrze przeczytał to obrońca. Nie miał szczęścia strzelec, choć niewiele zabrakło. Już wydawało się, że to będzie gol, ale jednak nie teraz. Ależ okazja Messiego! Ładnie przechwycił piłkę. Uwaga, co z tego wyniknie? Cristiano Ronaldo! No niestety, minimalnie za wysoko i piłka poszybowała nad poprzeczką. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Dobre to prostopadłe podanie. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Ależ go wypatrzył. Ronaldo. No to będzie stuprocentowa szansa. Lionel Messi. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę państwa. Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Widzimy w powtórce, że jest to prezent dla rywali, ale na prezenty trzeba zasłużyć. Ta sytuacja będzie się dziś śniła bramkarzowi. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Neymar kontroluje grę cały czas przy piłce. Faul ewidentny, sędzia wskazuje na 11. Karny, to chyba już koniec ich nadziei na wygraną w tym meczu. Broni karnego, co za opanowanie, nie dał się zmylić, wyczekał do końca. Tyrese Campbell, nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. Insen, świetne podanie za plecy rywali. Nic im nie wyszło z tego ataku. Kylian Mbappé. No i mamy stratę piłki. Daleko wybijają. Sam Klukas. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Podanie w bok do Messiego. Pięknie, prostopadle, Messi. Mbappé przed szansą. I mamy bramkę. Duża w tej bramce zasługa podającego. Bez tej centry bramki by nie było. Zobaczmy w powtórce, do tego strzału nasz komentarz jest zbyteczny. Chyba że powiemy, idealna bramka. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Salvio. No, może teraz. No, prawie, ale nie opanował piłki. Tom Edwards. Luis Alberto. Niestety, strata piłki. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Messi przed szansą. I piłka w siatce. Fantastycznie wypracowana sytuacja. Wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy.
Dopiero pierwsza połowa, a już widać. No, 5-0 do przerwy. Jeśli będą tak skuteczni w drugiej połowie, to kto wie, ile jeszcze bramek zobaczymy. Neymar często musi zmagać się z presją gry na najwyższym poziomie, ale dzisiaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Gra z polotem i finał. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Ma dużo miejsca na skrzydle. Ronaldinho! Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Blisko pole karne. Może strzelać. No, przydałoby się dośrodkowanie. Jest obrońca, gdzie być powinien i znakomicie blokuje. Dośrodkowanie ale świetnie, sięgnął teraz piłkę nad głowami piłkarzy. Pięknie, prostopadle, Messi. Zawodnik dostaje prostopadłe podanie. Fantastycznie broni bramkarz. W takiej sytuacji naprawdę wymagało to wielkiego kunsztu, brawo. Wybrali krótki wariant rożnego. Luisa, dobre podanie, minęło linię obrony. Ach, szkoda, niestety, nie ma bramki. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, strata. Ależ pechowe podanie i strata. Będzie chyba podawał. Taka okazja, czy się uda? Jest bramka, godna podziwu postawa. Choć przegrywają wysoko, nie złożyli broni. No widać, że piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Chciałbym to zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że wyjdzie poza boisko. 5-1, ta jedna bramka przegrywającym niewiele daje. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Sergio Ramos przejmuje piłkę. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Mbappé przed szansą. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje!
Ależ precyzyjne trafienie w dolny róg bramki. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Pięknie wycelował, piłka wpadła tuż przy słupku. Bramkarz bez rady. Spójrzmy, spokojne, przepiękne uderzenie. Tego się właśnie po nim spodziewaliśmy. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Jest coraz bliżej bramki. Akcja skrzydłem. Ma do kogo podać. Ze skrzydła w kierunku bramki. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. I tak oto tracą piłkę. Ronaldinho ładnie odbiera piłkę. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. No i mamy bramkę! Obawiam się jednak, że to i tak wiele nie zmieni. Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby, gdyby nie trafił. Sześć do dwóch, wyraźna przewaga, której nie da się łatwo roztrwonić nawet przy niezbyt dysponowanej obronie. No, strzelili bramkę, ale nie zmienia to faktu, kto wygra to spotkanie. Choć teoretycznie, dopóki nie zabrzmi końcowy gwizdek, wszystko jest możliwe. Ta bramka może im na chwilę doda skrzydeł, ale nie sądzę, żebyśmy byli świadkami jakiejś niespodzianki. No i strata piłki. Luis Alberto. Już. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Raz, dwa, trzy, hat-trick. Czy na tym odliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Bramkarz próbował, wyciągnął się, już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki. Sześć do trzech. Festiwal bramek i błędów obrony. Przy takiej determinacji przeciwnika przewaga wcale nie jest bezpieczna. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Cristiano Ronaldo, strata piłki. Hierro wybija. Świetny przegląd pola. Świetnie rzucił prostopadle. Skuteczna interwencja, ale grają dalej. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Wspaniałe podanie! No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Trener właśnie zdejmuje Leo Messiego. Jestem ciekaw twojej oceny. Fantastycznie się dziś pokazał. Dwie bramki, naprawdę było co podziwiać. Teraz będzie mógł zasłużenie odpocząć, a tymczasem zmiennik będzie pomagał reszcie drużyny dowieść prowadzenie do końcowego gwizdka. Ale petarda! Perisic! I mamy bramkę. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Spójrzmy na powtórkę. Warto. Piękny gol. Tak będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego zwycięstwa i wysoko prowadzą. I nic dodać, nic ująć.
Prostopadle za linię obrony. Świetnie, prostopadle. No, nie popisał się teraz. Bardzo słabe wykończenie akcji. Tak, zmarnował doskonałą sytuację z bliska. Menedżer nie wygląda na zadowolonego, ale trudno mu się dziwić. Wychodzą do kontrataku. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Kylian Mbappé. Udało mu się minąć obrońców. Znakomita piłka do Ronaldo. Z tego może być bramka. Gol! Cristiano Ronaldo! Doskonale to zrobił, bez dwóch zdań. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, kto wygra ten mecz. Jedyne pytanie, jakie można tu sobie jeszcze zadawać, to rozmiary tego zwycięstwa. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Eduardo Salvio. Luis Alberto. Mamy aut. Salvio. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Salvio. Dobrze zablokował. David Silva. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Neymar. Ronaldo. No, kto przejmie tę piłkę? No i strata piłki. Z tej pozycji może uderzyć. No niestety, niecelny strzał. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Ma sporo wolnej przestrzeni na skrzydle. Celnie wycofują piłkę. Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę państwa. Nie ma gola! Ależ kapitalnie teraz obronił. Luis Alberto. Perisic. David Silva. Przeciwnicy przejęli. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Koniec spotkania. Kibice bij. Messi ładne prostopadło. Style, you gotta go wild, chewing up love.